Siemanko wszystkim. Witam was w kolejnym mroźnym dniu fotograficznym. Jest dzisiaj sobota. Wybrałem się moim pięknym białym rowerem w tą piękną mroźną pogodę na zdjęcia. W poszukiwaniu jakiejś zwierzyny dzikiej. Oczywiście, jak to u mnie, szukanie takiej zwierzyny jest jak ze świecą. Co do dzisiejszego dnia, znalazłem kilka ptaków, takich dosyć pospolitych. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Sami dobrze o tym wiecie. No, przejechałem dzisiaj sporą ilość kilometrów. Zrobiłem dziś około 15 już. Dzisiejszy wypad jest taki na lajcie, ponieważ dostałem w tym tygodniu trochę wtytę w robocie i tak muszę sobie troszeczkę odpocząć. Standardowo wziąłem ze sobą dzisiaj Nikona Z50 z moją Sigmą Sonego, no, który właśnie teraz nagrywa. Po sfotografowaniu tych oto ptaków postanowiłem się troszeczkę wybrać w głąb lasu, poszukać jakichś fajnych kadrów krajobrazu. Oczywiście udało mi się, bo jednak mam troszeczkę to oko, by wybrać kompozycję i sfotografować coś. Przycupnąłem sobie na tą chwilę, by się czegoś napić i oczywiście przywitać się z wami, bo wyruszyłem o godzinie 9. Tak, o 9 wyjechałem. No i tak powoli sobie pedałując dojechałem na godzinę 10 w miejsce, które chciałem. No, pogadałem sobie z kilkoma ludźmi odnośnie miejsc, czy można wchodzić na teren prywatny i takie tam. Pan okazał się bardzo uprzejmy i powiedział, że jeżeli będzie jakikolwiek problem z wejściem, prosił, żebym podszedł do bramy i tam jest ponoć jego numer telefonu, więc mogę śmiało sobie zadzwonić i zapytać się, czy mogę na dany zbiornik wodny wejść i ponagrywać troszeczkę i pofotografować. Powiedział, że nie ma problemu. O, plecki troszeczkę zostały w tyłek. No nic, na tą chwilę wyłączę nagrywanie. No, muszę coś tam sobie przegryźć i się napić. No, poszukam jeszcze jakiś paru fajnych kadrów. Sklepię to w całość, jak zawsze zresztą, i coś wam tam pokażę. Zobaczymy. Na tą godzinę mamy już 13, więc będę powoli zmierzał w stronę miejsca zamieszkania. Mam już kilka fajnych zdjęć, kilka fajnych kadrów. Teraz może troszeczkę o sprzęcie, jakie dzisiaj ze sobą zabrałem, tak, bo omówiłem to w skrócie. Więc tak, nowa puszka, Nikon Z50, no, jeszcze nie jest taka stara, Sigma 150-600. No, może parę słów na temat tego Nikona. Przez te parę dni, jakie już fotografowałem, miałem już przyjemność parę plenerów zrobić tym aparatem. Co tu opisać? No, generalnie, no, bardzo szybki autofokus. Ma naprawdę bajeczny autofokus, jeśli chodzi o puszkę tej klasy. Ma bardzo dużo pól autofokusa, bo tam z tego co wyczytałem, ma około lub
ponad 209 pull-out focusa, więc to jest masa. Ma dużo trybów, ma nagrywanie filmów 4K. Porównując ten aparat z Nikonem D610, to jest to niebo a ziemia. Jednak lata robią swoje i jednak technologia ta idzie bardzo do przodu. Same te procesory, które są wbudowane w daną puszkę, no po prostu robi robotę. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Ma tu jakiś odsuwany ekran. Troszeczkę nie tak, jakbym chciał, ale daję radę. Nie muszę totalnie leżeć, aczkolwiek lubię leżeć, jeśli chodzi o fotografowanie. Co tu jeszcze więcej mogę dodać? No, nie jest to tani sprzęt, nie jest tam mega drogi. Nikon, po prostu Nikon. Kto ma Nikona, ten wie, jak to pracuje. Nie ma tutaj co zachwalać, nie ma tutaj co narzekać. Jest to po prostu dobry aparat, za dobre pieniądze. Do tego, co robię, to mi wystarczająco starcza. Plecak. Dzisiaj mam plecak taki jak ostatnio. Jest to plecak Lower Pro. Co do modelu, to wam chyba nie powiem, bo tutaj metr chyba nie ma. W każdym bądź razie jest taki, że tak powiem sobie, otwierany od boku. Górę ma całkowicie osobną, więc można tutaj pomieścić trochę gratów. Ja tu akurat mam całego gimbala Fejltecha AK2000, jak już wcześniej żeście zauważyli. Wziąłem go, zawsze go biorę ze sobą, bo to czort wie, co mi w głowie najdzie. Mamy boczną kieszeń, też mam jakieś tutaj muchadełko, jakąś tam ściereczkę, żeby w razie czego przetrzeć krople wody z obiektywu. Oczywiście coś słodkiego zawsze się tutaj u mnie znajdzie. To jest jeszcze jedna ściereczka. Od przybytku głowa nie boli. Jedna zmoknie, mamy drugą suchą. Do Sonego mam tutaj Sigmę 30 mm 1.4 światełko. Bardzo fajny obiektyw. Zresztą widzicie przebitki, jakie nieraz mam. Taki filmowy efekt daje. Oczywiście to wszystko trzeba w postprodukcji stworzyć, bo to nie jest tak, że się wciśnie guzik i już jest wszystko fajnie. No, tutaj mam starą bardzo Sigmę pod Nikona, jeszcze dzisiaj nią nie fotografowałem. To jest na M42. I zastosowałem sobie taki cieniutki ultra konwerterek z M42 na Nikon F. O, może dzisiaj go jeszcze użyję. Jest dosyć taka mgiełka fajna, więc czemu nie? No nic, no. To tyle z mojego sprzętu dzisiejszego. Aha, no i pod tyłkiem oczywiście mam karimatę. Taką ala wojskową. Zawsze pod tyłek jest ciepło, miękko. A w odpowiednich warunkach można ją rozłożyć. Aha, Bartku, tak, tak, do ciebie mówię. Mówiłeś ostatnio, poczekajcie. Gdzie my to mamy? O, już mamy to. Patrzcie na to, jaki gadżet. Ostatnio, Bartku, mówiłeś, że tam tą patelnię sobie tam kupiłeś za 255 zł. No, dałeś mi pomysł, dałeś mi do myślenia. Więc ja stworzyłem sobie coś własnego. Oczywiście nie za 255 zł, bo wyniosło mi to praktycznie nic.
tylko troszeczkę sobie tam, nie wiem, pomyślałem, jak to zrobić. Więc tak, to jest korek. Korek PCV, bodajże z 200. Ona miała tutaj troszeczkę dłuższy kołnierz. Wziąłem to szlifierką, obciąłem, poszlifowałem, przewierciłem otwór. Zamontowałem tutaj taki korek z dosyć twardego tworzywa plastikowego. Tutaj jeszcze zamontowałem, że tak powiem sobie, szybko złączkę. Nie muszę wkręcać, nie muszę się bawić w gwinty. Po prostu sobie pyk i już się trzyma. Jest to z mojej starej głowicy Manfrotto z płytką. To jest głowica. No, tu nie ma nazwy, jest tylko numer fabryczny. W każdym razie no nie chciałem zrobić to na gwint, bo to jednak czasochłonne jest. A tu mam po prostu cyk, blokada i już mi nic nie spadnie, ani się nie odepnie. Więc ja sobie coś takiego, Bartku, stworzyłem. Jeszcze nie miałem okazji tak do końca to przetestować, ale no jest fajne, jest fajne. Już w filmie, który pewnie już oglądaliście, miałem to urządzenie. Bardzo mi się ono spodobało. Także Bartku, dzięki za pomysł na coś takiego. Na pewno mi się to nieraz przyda. No, także miazga. Dobra, to ja będę na tą chwilę kończył, bo już zaczyna być mi zimno. No myślę, że za tydzień lub za dwa być może znowu jakiś film wrzucę, co byście mogli troszeczkę pooglądać. Siedząc najedzonym po świętach, nie wychodząc z domu oczywiście. No dobra. To standardowa procedura. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, gdzie fotografuję dzikie zwierzęta, krajobrazy. No i wszystko, co ma wspólnego z fotografią przyrodniczą. Zapraszam Was również do zostawienia jakiegoś komentarza, ewentualnie takiej tam, wiecie, gdzieś tam łapki w górę, jeśli oczywiście Wam się podoba materiał, który dla Was robię. Uwierzcie mi, nie jest łatwo, ale też nie jest mega trudno, bo rejon, w którym jestem, nie jest obfity w zwierzęta, ale przy odrobinie szczęścia i wysiłku można coś fajnego sfotografować i nagrać. Więc do za tydzień, ewentualnie za dwa, jeszcze będziemy w kontakcie. Także pisać, lajkować i kliknąć suba.